Pochwalony Jezus Chrystus, piękna niedziela. Taka będzie, bo Dzień Pański jest uwielbieniem dobrego Boga. Dzisiaj Ewangelia mówi o odchodzeniu od Jezusa. Odtąd wielu Jego uczniów wycofało się i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12, czyż i wy chcecie odejść? A Szymon Piotr odpowiada, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Kochani, te słowa o odchodzeniu od Pana Jezusa, wątpliwości, które się budzą, to dla ludzi, którzy naśladują Jezusa, jest to czymś normalnym. Przychodzi taki moment, że zadajemy sobie pytania i niekoniecznie wprost, czy wiara ma sens, ale czy miłość ma sens? Czy miłosierdzie ma granice? Czy w tej sytuacji wybaczyć, czy nie? Czy iść za Jezusem, czy tu zrobić po swojemu? Czy ta delikatność, o której mówi Jezus, ma tu zastosowanie? Czy to jest dobre, co proponuje Pan, żeby być łagodnym? Tego rodzaju wątpliwości przychodzą. Ktoś nam oddaje za mocno, nadstawiać kolejny policzek, czy już uciekać, czy już to zostawić i dać sobie spokój, bo już nie mam siły. Wątpliwości co do tego, czy ja żyję Jezusem, czy idę Jego drogą, przychodzą. Nieraz mamy takie myśli, że Pan Jezus nam za dużo daje, za dużo trudu, za dużo ciężaru, bo krzyż jest za duży i mówimy, wycofuję się. Wątpliwości, że nie chcę dalej iść za Jezusem w taki sposób gdzieś zaangażowany, taki, gdzie jestem świadomy tego, czego Jezus ode mnie oczekuje. I ta Ewangelia dzisiejsza, bo Jezus mówi o Eucharystii w ten sposób, ta Ewangelia jest weryfikacją w uczniach, czy i wy chcecie odejść? Jaka jest twoja reakcja na to, co się dzieje? Bądź świadomy, że podejmując w myślach nie warto, nie zrobię tak, jak czuję w wierze, albo nie pójdę w tym kierunku miłosierdzia, że to jest odchodzenie od Jezusa, odchodzenie od Jego woli. I dlatego Jezus pyta apostołów, czy i wy chcecie odejść? To pytanie jest też do nas w kontekście naszego zachowania wobec męża, żony, dzieci, wobec tego, jak się modlimy, ile się modlimy, jaką kondycją serca teraz będziemy na mszy świętej dzisiaj. Czy i wy chcecie odejść? Zatrzymajmy się na tym pytaniu, bo Jezus zadaje je apostołom wybranym, którzy idą z Nim. Czy i wy chcecie odejść? Czy chcesz gorliwie pełnić wolę Bożą, nawet jeśli to jest droga krzyżowa? I zachęcam do szczerej odpowiedzi dzisiaj, w ten Dzień Pański, za zmartwychwstałym, który pokonał grzech i jest naszą nadzieją, jest drogą, prawdą i życiem, żebyśmy świadomie odpowiedzieli Jezusowi na to pytanie, czy i wy chcecie odejść. Na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie fantastyczną niedzielę i pomodlimy się teledyskiem w mocnym duchu. Dzień mam dobry, właśnie o niedzieli. Tu jest poniżej ten teledysk o święceniu Dnia Pańskiego. Kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.